Zawsze powód do radości, to powód do refleksji, jak potrafiliśmy przed ponad 200 laty pokazać Europie i światu nasze wartości, pokazać w jakim kierunku chcemy i powinniśmy iść. Ja sam tutaj w tej roli od kilku lat mam wielką radość dzielić się z Państwem, ze społecznością Wałbrzycha tymi refleksjami i aż do tego roku można było powiedzieć, że mamy konstytucję, mamy pokój, mamy uregulowane relacje w Europie. Dziś jednak tego spokoju jest trochę mniej, bo świat, Europa jest trochę bardziej niespokojna, trochę bardziej trudna do przewidzenia. Tym bardziej więc nasza konstytucja stanowi wartość, którą nas wszystkich powinna i na pewno tak jest, że spaja. Niewątpliwie konstytucja jest kręgosłupem. Wielokroć padały i dzisiaj pewnie przy tej okazji w kraju będą padały wezwania czy też refleksje o jej szanowaniu. Ja również to dziś powtórzę. Konstytucja 3 maja jest dumą dla nas wszystkich, jest dumą dla Polski. Również ta konstytucja, która dzisiaj obowiązuje.